Siemka, z strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z The Wizard Chances Edition. A jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie już pierwsze poziomy. Zrobiliśmy sobie poziom pierwszy, stage pierwszy w ruinach w Pinewood. I również drugi. No i w tym odcinku weźmiemy się za bossa. Ja się akurat nie wyrobiłem wystarczająco, żeby zrobić to wszystko w jednym odcinku. No ale będziemy robić sobie po dwa stage na odcinek. Zatrzymaj rytuał. Cokolwiek się tutaj dzieje, przybrałem mnie o ból głowy. Jakaś straszna, starożytna moc została przywołana. It is too late, stranger. Welcome to your doom. I will not be stopped. Nie powstrzymasz mnie. Ulala. O, rzeczywiście. Inny kolor mają nawet prioruny. And now we're fighting a revenant. My chaos, I need a vacation when this is all over. Co on tu zniszczył? Okej. Zniszczył podłogę. Ha.
cholera. Umarł? A, umarł. Łatwo poszło. Mangled soul. I was too right earlier, saying the powerful rarely rest in peace. Nawet 1000 punktów nie dostałem. What? Okej, okej. I won't comment this shit. Halo? Z tą grą jest coś nie tak znowu? Ja nie mam promieni teraz. Nie mogę nic wybrać. To jest żart ze mnie, czy coś? Nie wiem. Jeśli tak, to nieśmieszne trochę. Boże, muszę zresetować grę. Czajcie to? Jeśli to mi się nie zapisze... To nie, po prostu... Byłem tak podjarany po nagraniu drugiego odcinka, że od razu nagrałem kolejny, ale... Widzę, że jednak są jakieś problemy techniczne, które psują totalnie rozgrywkę. To jest właśnie jeden z nich. Tak więc ja zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem, jednak mi chyba zaliczyło, wiecie? Widzę, że to stage 4 jest. Shardy są do zebrania. Jesteśmy... Nie wiem gdzie. Powinniśmy pójść do ruin Pinewood. Coś interferuje z czasem i przestrzenią. Dojść do kryjówki. Dobra. Dobra, jedno będzie przy ruinach. Drugie będzie z jakimiś drzwiami w ruinach. W jakimś ciemnym pokoju. Dobra. Ale chyba to Pinewood sobie podzielimy właśnie na dwie części. Czyli jak już będziemy mieli kolejny region, czyli ten drugi, no to wtedy sobie...
skończymy odcinek, no. Po tym rozdziale, po tym stage'u, no. Okej, i tutaj niby jakaś ścieżka w lewo mnie zaprowadzi do ruin. No, ale na razie nic nie widzę. Kto się prosi? Ha! Never thought I'd be glad to see these guys. If they are here and out for your blood, we must be on the right track. Take that, brute! I love watching you work, my friend. Oni się spalili na hita. I can see the castle. Good. Śmieszne. We seem to have landed somewhere in the wilderness beyond the ruins. Dobra, muszę sobie tak między nogi wsadzić ten telefon, jakkolwiek to brzmi, żeby mi nie spadł, a na kolanach lepiej go nie trzymać też, raczej. Nie, to nie tutaj. Nie, żadnych ruin na razie nie widzę nawet z daleka. Collapsed bridge. Figures. Can you teleport across the gap? There might be another way across. Nie wiem czemu, ale dalej mam wątpliwości, wiecie? Co do tego. Ej, miałem się nauczyć nowego zaklęcia. Dobra, zaraz to zrobimy. Co to do cholery? To jest totalnie fascynujące. Podejdź bliżej. To musi być jakaś anomalia. Spot of extra dimensional displacement. I wonder if it occurred spontaneously. I hope we see more of this phenomenon. Okej. Okay. Gdzieś nas przeniosło po prostu. Okej. Vortexes be linked to your vanquishing the revenant in the catacombs. Tutaj chyba na lewo musimy iść, żeby dotrzeć do ruin. Tak, to chyba będą te ruiny. O, albo i nie. Ciekawe. Ciekawe. A, tam są ruiny. Dobra. Tutaj dokładnie musimy iść. Nie wiem, czy niszczenie skrzynek też daje jakieś punkty, czy co? O tym nam nie mówią, oczywiście, nie? Dobra. Spójrz na to. Znalazłeś... wróżkowy odłamek. Dobra, wait, ja muszę sobie zobaczyć jeszcze... Aha, to będzie w środku, podczas jakiejś pierwszej łamigłówki. Okej, jakaś niebieska płyta naciskowa niby ma być jeszcze. Zobaczymy. Oh, did we arrive just in time for target practice? Oh.
Gdzie ty to rzucasz do cholery? Boże, naprawdę. Ja na nie macham tym nie wiadomo jak. Żeby to właśnie tak nie łapało. Boże, wszyscy pokonani. Praktycznie wszyscy. Dobra, świetnie. Architektura jest niesamowita, jak na tamte czasy. Rozejrzyj się po zamku. Dobra, chyba muszę zniszczyć te ściany. O, tu nic nie ma. What a quaint little garden. I wonder what seeds do these dimensional abnormalities sprout from. Dobra. What the hell? Nie wiem, gdzie ja mam niby iść. A, dobra, w taki sposób to ma działać. Już rozumiem tą zasadę działania. Trochę mi brakuje. Jak ty to rzucasz? No proszę cię! Wszystko byleby to ominąć! Wow. Nawet lupa się zepsuła, jak przypadkowo walnąłem. Nie mogę tam iść. No dobrze. Nie, nie chcę wracać do Sanktum. Chciałem zobaczyć sobie ten, statystyki, ale nie ma. What the hell? A, dobra. Czyli i tak muszę chyba tak zrobić. Czy tam, no, musiałem. No other way forward, the rogue wormhole might be just what you need.
Aha, okej. Dobra. The way forward lies through this gate. No i dobra, jesteśmy już w środku, to wydaje mi się, że chyba będziemy się zbliżać do tej drugiej znajdźki. Czekajcie. A, też w jakiejś ciemnocie była. Dobra, chyba będę wiedział. Ale długi będzie ten stage. No kurde, póki co nie mamy drugiej znajdźki nawet. O Boże. Magical combat. Nice work. Okej, nie wiem po co to jest. Halo? Gdzie mam iść? Koledzy? A, tutaj. Nonsensical. No doors, no intersections. What was the purpose of this place? Jaki jest cel tego miejsca? Nie wiem. In the masonry. You know what they say? When a gate closes, just punch through the wall. No,
O, stąd przyszedłem. No i co, to będą jedyne dziury? No nie wiem, nie tak mi się to kojarzy. Ale no... Z tego by wynikało, że tak. This looks promising. Okej, okay. Czyli tam był kryształ, rozumiem. To się będzie otwierać i zamykać, no. Aha. Okej, okay, to trochę mi przypomina taką zagadkę z tego. Z komnaty tajemnic. Dobra. Moje. Mamy to. A lovely collection of magiolabes scattered around this castle. I wonder if it's illegal to take one back to the future with us. No i dobra. Okej. Dobra, i w jakimś pokoju takim ciemnym będzie trochę widać tego czerwonego światła, ale nie wiem, czy dopiero po rozwaleniu ściany, za którą będzie ten shard. Jak? No możesz się normalnie przeteleportować, tak jak to zrobiłeś wcześniej. No bitch please, naprawdę. Dziękuję. That gate should lead to the central courtyard of the castle. Dobra, ta droga powinna prowadzić, znaczy ta brama powinna prowadzić do głównego dziedzińca. No one dared explore them in centuries. Dobra, trochę zdrowia dostałem też. Dobra, muszę jeszcze raz tam kliknąć.
No i dobra. To wszystko. Tak? Tak czy nie? Nie, już nie ogarniam. Dobra, teraz pójdzie. No nie, to jest żart? No, zdecydujcie się. Tak. No i dobra. Fajnie, udało się. Ale długo nad tym siedziałem, naprawdę. Pierwsza zagadka, ale dosyć ciężka. Dobra, dostałem checkpointa. Fajnie. Sposób, aby przejść przez bramy. I love what they've done with the place. These skeletons are too old to have been the orcs' victims, but the sight is grisly nonetheless. Tu nam się otworzyło. Dobra, tu mamy zielony. Dobra, i tu się otworzyło. Dobra, jeszcze raz. Dobra. I to chyba będzie git. Tak. Chyba tak. No nie, nie będzie git.
Wait, a jak? Aha. A może tak jeszcze? Dobra, teraz jest idealnie. Bez tego jednego przycisku można chyba zrobić wszystko. Okej, okay, a może jednak nie. Może jednak nie wszystko. Dobra, i teraz chyba pójdzie. Dobra. Uff, Boże, myślałem, że będę nad tym siedział nie wiadomo ile. Dobra, słuchajcie, wam tu wklecę ten sekret, bo go pominąłem pod sam koniec. I słuchajcie, tutaj jak jesteśmy już na tym zakręcie, możemy wejść sobie do góry i proszę bardzo, mamy tutaj Sharda. Źle to rozjaśnili w Trophy Guide. Dlatego właśnie mi się to tak nie bardzo podobało. No ale dobra, zebrałem tego ostatniego Sharda. Tylko muszę jeszcze się zmierzyć ze przeciwnikami po tej drugiej stronie. No i zaraz do was wracam. Tutaj będę kontynuować jakoś. Wcześniej albo później, albo tutaj w tym momencie. Ile w ogóle już nagrywam? Matko, 27 minut. Nawet więcej. Jeszcze zrobiłem cięcie przy bosie. There must be an artifact around here that used to bind the revenant and is now causing these abnormalities. If you see something very shiny and vaguely otherworldly, you know what to do. No i widzę jakieś płytki naciskowe i już mnie to trochę wprawia w niepewność lekką. No dobra. The castle is quite large from what I know. I wonder how many orcs we will have to clear out. Ej, umarłem? Jak? Co mnie trafiło znowu? Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. No. Considering the history of this place, it is unsurprising that a warlock, an evil version of me, I suppose, would take up residence right here. Deserted? Check. Powerful magic source? Check. Strategic location nearby? Check. And it's free real estate. Dobra.
No i nam się ta bańka chyba powiększy. A nie, dobra, otworzymy sobie po prostu ten. What have we here? This laboratory looks lived in. And indeed, here's the artifact causing those anomalies outside. If you remove the crystal, the power of Pinewood should be safe. This warped crystal must be destroyed if we are to progress safely. Czekajcie. Nie, no ja się boję, że znowu pominę coś. That felt satisfying. Let's look around. Dobra, znajdź wskazówkę odnośnie. Take a look at this. Spójrz na to. Aha, fajnie. Czyli jednak pominąłem. This is a great find. Well done, my student. O mój Boże. Restart from checkpoint. Zaraz do was wracam. Well done, my student. Wielkie znalezisko. Świetna robota, mój studencie. Czas na kolejny atak, że tak powiem. Dobra. Wracamy do Sanctum. Bo tu już w sumie nic nas nie czeka. Dobra, co by tu ulepszyć? Czekajcie, miałem się nauczyć nowego zaklęcia. Ej, ogólnie chyba wiem już, o co tutaj chodzi z tym. Patrzcie, że jak sobie wezmę tak, to o! Mogę sobie zmienić kolor rękawic. No. Dobra, weźmiemy najpierw te pierwsze, co są tutaj, o. Moczymy łapki. No i dobra. No i jak, tak jak widzicie, odblokował się drugi region, czyli Hill and Mines. Dobra, lecimy, żeby nauczyć się tego nowego zaklęcia. Why don't you throw some spells around, hmm? Ej, po pokonanym bosie miałem opcję Learn New Spell. Nie wiem, o co teraz chodzi. Bardzo dziwne. Dobra, może ja poza nagrywaniem, albo teraz w sumie, bym sobie wziął tego stage'a, zobaczył, a jak nie, no to będziemy kończyć od razu, tak więc zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Pokazała mi się ta opcja, ale znowu nie miałem tych promieni, żeby, wiecie, wybrać jakąś opcję. O, ja już nie wiem po prostu, co mam z tym zrobić, nie? A to sobie ulepszę. Why not? Dobra, fajnie. No i następna chyba będzie tarcza. Łuk będzie na samym końcu, bo... W sumie tylko przy bosie mi się przydał, bo wiecie... Nawet jakby poleciało w lewo, prawo, czy nawet pod moje stopy.
to i tak jest większe ryzyko trafienia, no bo sam boss jest naprawdę duży. Był naprawdę duży, więc no. Dobra, jeszcze jeden spell potential, aby dostać kolejne ulepszenie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z The Wizards Enchanted Edition.